W dzisiejszym filmiku zabierzemy Was na poszukiwania pamiątek po wojskach napoleońskich, które stacjonowały tutaj w Kamieńcu. Zobaczcie, jakie dzisiaj mam szczęście. Żeby mnie widział, to by mnie uwierzył. Powiedz, Hanie, co będziemy dzisiaj szukać? Guziki napoleońskie. Guziki napoleońskie. A czym będziesz szukała? Bonapartem. Jak Ci idzie, Hania? Jeżeli mówimy o Napoleonie Bonaparte, o guzikach napoleońskich, no to musimy wspomnieć też o Kamieńcu. Bo właśnie tutaj w 1807 roku, od 1 kwietnia do 30 czerwca, właśnie w tym Kamieńcu Napoleon miał główną siedzibę. Wraz z Napoleonem przybyło do Kamieńca od kilku do kilkunastu tysięcy żołnierzy. No i właśnie ci żołnierze musieli gdzieś też nocować. Napoleon oczywiście nocował w tym oto pięknym pałacu, a żołnierze gdzie? Budowali obozowiska lub spali w prywatnych kwaterach. No i dzisiaj właśnie będziemy podążać takimi miejscami. Będziemy lokalizować miejsca postoju, pobytu żołnierzy wojsk napoleońskich. Oczywiście poszukiwać po nich przedmiotów w ziemi za pomocą wykrywacza metali. A zanim to zrobimy, najpierw zwiedzimy ruiny zamku w Kamieńcu. Romantyczne ruiny pałacu zamku w Kamieńcu. Obecnie w okolicach ruin pałacu w Kamieńcu trwają prace, które pozwalają odsłonić fontannę, która stała tutaj na środku w pałacowym ogrodzie. W jednym z pomieszczeń obok pałacu jest tak zwana krypta, która jest, czy była bardziej wyłożona różnymi muszlami. W środku wygląda to w taki sposób. Pomieszczenie pozostałości muszelek, miejsc po muszelkach. Co są? No i muszelki tu były, kamienie i muszelki. Faktycznie zobacz, jakie miejsce. Zobacz, panie. Po muszelkach. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Jakie ładne te kamyki takie. Mi się podobały bardziej te muszelki. Dach niestety uległ zniszczeniu, ale sam zarys obiektu zachował się w doskonałym stanie, także jest możliwość też zwiedzania tego miejsca dzięki uprzejmości właścicielowi tego pałacu. Zamykamy i idziemy zwiedzać dalej. Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Ot tak cytuję to Napoleon Bonaparte, który był bardzo dumny z walecznych polskich żołnierzy. Podjadasz posiłek regeneracyjny przed dalszą jazdą? Musi być. Musi być. Tak mi naszła chęć na słodkie. A to smacznego. Dziękuję. Coś gryza? Nie, dziękuję. Przemierzając tropem żołnierzy Gwardii Napoleona, dotarliśmy do bardzo istotnego miejsca. To tutaj za mną, za plecami, ulokowany został obóz tych właśnie żołnierzy. Miejsce to zostało zlokalizowane przez członków Stowarzyszenia Galea. I od 4 lat prowadzą tutaj badania. Badania powierzchniowe przy użyciu wykrywacza metali pozwoliły odkryć setki przedmiotów. Liczniejszą grupę przedmiotów znalezionych tutaj w ziemi są guziki napoleońskie. W związku z tym, że na tych polach nie można prowadzić poszukiwań z wykrywaczem metali, udamy się teraz w inne miejsce, w okoliczne lasy. Są sygnały, że właśnie w tych lasach występuje bardzo dużo guzików i innych przedmiotów związanych z naszymi żołnierzami, które tropimy. Trochę się nachodziłam za tym, aby Wam pokazać. Chwal się, kochanie. Chwal się. Guzik. A pokaż drugą stronę, bo co to jest? Trzymasz nas w niepokoju. A to Ty masz napoleoński guziczek. Pięknie, gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Także widzicie, mam i ja. Ale się poświęciłam, bo tu jest ogrom żab, który się też brzydzi.
No są żaby, są. No ale masz guzik, to jest najważniejsze, nie? Pięknie się prezentuje ten guziczek. A zobacz, czy ma z tyłu koszyczek, czy jest zapinany normalnie na ten, na taki pojedynczy uchwyt. Co znaczy koszyczek? No forma zapięcia, nie. Ten ma taki normalny uchwycik. Były sygnały, idziemy zobaczyć. Fal się, dziubasku, co tam? Zobacz. Jeden z popularnych elementów, bo żołnierze napoleońscy mieli tych nabijek w różnych miejscach sporo. No ale co, trzeba się cieszyć z tego, co jest, nie? Powiedz mi, skarbie, dlaczego takie fajne fanty wychodzą niedaleko od tych cieków wodnych? Wyobraź sobie, że w tych okolicach tutaj, gdzie my przebywamy, stacjonowało powiedzmy kilka tysięcy żołnierzy. Oni nie mieli dostępu do bieżącej wody z kranów, zresztą wtedy system wodociągu był troszkę inny. No i musieli tak, umyć jajeczka, nabrać tej wody, żeby skorzystać do picia, przegotować. No i też byli tutaj kawalerzyści, którzy mieli też konie. No i musiały te konie być w jakiś sposób spojone. Także zawsze jakiekolwiek osady czy funkcjonowanie człowieka wiąże się z wodą. Co by nie było, chcesz znaleźć dużo przedmiotów, czy chcecie Państwo znaleźć, pamiętajcie, zawsze blisko wody. W tym przypadku miejsce też nie jest celowe. Niedaleko osada, las, woda, no i są efekty. Sygnał? Sygnał na monetkę. Kopiesz, maleńka, kopiesz. Kopiesz. Blisko, blisko, coraz bliżej. Coraz bliżej. Pyk. Co masz? Co to jest? Coś pięknego. No chyba nie wisi. Ale wiesz co? Zobacz z boku. To może być od jakiegoś zegarka pokrętło. To też się często trafia. No takie wypustki na bokach. No to od zegarka będzie. Ale to nie jest nic związane z Napoleonem. Ale i tak sukces. No i tak, gratuluję. Zawsze coś. No i mam ja. Tym razem też guziczek napoleoński. Dosyć głęboko był. 24 pułk. Się trochę nadygałem. Piękny, ładny guziczek napoleoński. Stany tutaj różne się trafiają, tych guziczków, z tego co wiem. Natomiast ten jest taki przyzwoity. Randki ma lekko ukruszone. No ale najważniejsze, że udało się znaleźć. Czyli mamy już dwa guziki z tego miejsca. Zobacz, kochanie, co znalazłem. Idę do ciebie. Chwal się, chwal się. Co? Co ci spadło? Gałązka, co? A. Musisz uważać, nie? Zobacz. Guziczek napoleoński. Ty masz swój i ja mam swój. Ty już w tym roku kilka znalazłaś, a mniej. No ale co zrobić? To ma farta, to ma farta. Tak, bo ty masz guzik gwardyjski. Gwardii, przybocznej gwardii Napoleona, a ja mam jakiś pułkowy żołnierzy. Trzeba tylko zobaczyć, czym się ten 24 pułk zajmował. Ewelina zawsze chucha na szczęście, to i ja sobie też chuchnę. Może się uda znaleźć coś więcej. Spójrz, kochanie. Królową już masz, była bez korony, a teraz mam koronę. Ale ładna korona. Ale to jest element czegoś. No raczej nie związane z wojskami napoleońskimi. Nie, bardziej... Pruskie. Prusy, to ewidentnie widać. Zresztą tych koron to się znajduje różnych wielkości, nie? No ale co? Moja królowa niech założy koronę na głowę. Pyk! Królowo ty. Na szczęście. Na szczęście. A pokaż jeszcze drugą stronę, jak to wygląda. A, to jest taki jakby wbijany, wpinka była cholerawie. No ale co? No trzeba też się cieszyć. No i się cieszę. Jedziemy w kolejne miejsce. Byliśmy na zachód od pałacu w Kamieńcu. Teraz zmieniamy całkiem lokalizację na wschód. Za pałacem w Kamieńcu, gdzie przebywał Napoleon, jest jezioro Gaudy. I wzdłuż tego jeziora ulokowane są pola, na których też występują liczne guziki i pamiątki po śladach bytności wojska napoleońskiego. A za chwilę się przekonamy, w jakiej ilości.
Anna już walczy z wykrywaczem, kopie jakieś tam fanty, a ja mam swój pierwszy wykopek. Trudno mi powiedzieć, co to jest, jakaś dwudziestka, to była jakaś przypinka. Nie wiem, czy to jakiś element rangi z mundurowania, czy to coś innego. Trudno mi powiedzieć. Tak, słucham. Co tam masz? Chodź. Chwal się. Guziczek jakiś. O, i jest koszyczek widoczny, czyli... Przecieraj, zobaczymy. Co to jest? Czternacha. A, jest. Ale masz farciora. Dzisiaj to już twój drugi. No ale jak pewne miejsca, to i guziki są. Jaki stan? Zobacz. No moje bardzo dobre. Pokaż, jak to wygląda do kamery. Daj jeszcze drugą stronę. A, pięknie, gratuluję. Dziękuję. I trzeba chuchnąć. No chuchnij. Udało się i mi. Zobaczcie, co znalazłem. Praktycznie tutaj na wierzchu był guziczek z numerem 14. Ty znalazłaś też 14? Też 14. No i ja mam. Tylko twój chyba był mniejszy niż mój. No ale jest, no zobacz. I tu jeszcze zobacz, praktycznie na dojściu do samochodu. No proszę. Widziałaś? Ja mam dziecko, a ty masz rodzica. Rodzica, bo większy guzik. Ty masz z gaci, ja mam z munduru. Także i ja mam. 14 i to w ładnym stanie. Pewnie większość z Państwa zastanawia się, skąd tyle tych guzików na polach jest. Natomiast musicie też mieć świadomość, że mundur żołnierza napoleońskiego posiadał aż 38 guzików. No i teraz wyobraźcie sobie, niech na tym polu na przykład biegało, odpoczywało ze 100 takich żołnierzy, to prawdopodobieństwo pogubienia jakiegokolwiek guzika jest duże. Razy 100, czyli jeden spoczynek żołnierzy nawet mógł dać w takim miejscu 100 guzików. Stąd tyle na tych polach odnajdujemy guzików. I to jest taki typowy, namacalny ślad, że faktycznie w danym miejscu spoczął żołnierz napoleoński. Guzik jest na to dowodem. Chwal się, co znalazłaś. Kolejną podkówkę, ale ta już nie na oko. To już nie na oko. Nakopałaś się? Troszkę. Co, zmieniamy miejscówkę, nie? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Co swoje tu już wyciągnęliśmy? Myślę, że nie. Tropiąc dalej ślady wojsk napoleońskich, trafiliśmy do wsi Olbrechtowo, która jest ulokowana około 4 km od pałacu w Kamieńcu. I w tej miejscowości też stacjonowali żołnierze Gwardii Napoleona. Czy tak faktycznie było? Za chwilę się dowiemy, ponieważ mamy wstępnie zlokalizowane miejsca, gdzie ci żołnierze mieli odpoczywać. Jest to kolejne klasyczne miejsce, wyniesienie nasłonecznione, na dole ciek wodny, łatwy dostęp do wody. Tutaj sobie wojowie rozkładali namioty, odpoczywali i czekali na dalsze rozkazy. Moneta i to ładna, ale zajechana, zobacz. Nawalone tego syfu. Ciężko powiedzieć, co to trzeba będzie doczyścić. Z drugiej strony widać coś. Nie wiem, czy to jest orzeł carski, czy to coś innego. Natomiast duża, ładna moneta będzie. Tylko trzeba będzie ją doczyścić. Ciekawa. No ciekawa, ciekawa. Tylko nie widzę dokładnie. A ogeny mam słabe. Do czytania muszę mieć. Jest orzełek. Orzełek? Tak może jakiś... wydaje. No coś tak kojarzę, nie? Na pewno to jest miedź, bo nie jest to srebro. No, na pewno nie złoto. Z tej strony zajechana. No zobaczymy, jak się doczyści, to będzie wiadomo, co to jest. Tylko się cieszyć. I chuchnąć na szczęście. Na szczęście. Podejdź no do płota. A no idę, chwal się. Proszę bardzo. Nie widzę. Guzik? Nie, raczej nie. Co to jest? A pierścionek? Nie. Tak no to wygląda. No bo zobaczyłem na te oczko, nie?
z bardzo ładnymi zdobieniami. Tyk. Może nie tyk, jest to tyk, 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 związane z naszymi wojskami. No ale nie wiadomo, wiesz, różnie mogło być. Tak bez entuzjazmu mówisz o tym, a może akurat? Ale chociaż, ładny. No, chyba bardzo stary jest. Stary, stary, na pewno. Zobacz, jakie ładne zdobienia ma. To oczko? Nie, to jest albo jarmarczne. Chyba był, ale bardzo leciutki jest. Leciutki. No i zobacz, kolory tu ma. To nie. No jakieś gumy. No ale jest, trzeba się cieszyć. Mogłoby to być srebrne albo złote, to bym się cieszyła. A tak wiesz. No nie jest, nie? A zobacz. Moje złoto, co ja znalazłem. Także potwierdziło się miejsce pobytu wojsk napoleońskich po raz kolejny. A pokaż do kamery, będzie ładnie widać. Nieźle. Może ja się swoim będę chwalić, a nie twoim. To chwalimy się. To chwalimy się tym i tym. Na zakończenie naszych poszukiwań. Uwiarygodnienie. Kończymy na dzisiaj nasze poszukiwania. Pokazaliśmy wam kilka miejsc, gdzie stacjonowały wojska Gwardii Napoleońskiej. Zostało to potwierdzone naszymi znaleziskami. Ewelinka jak zwykle miała farta. Jak zawsze. No i co? Jedziemy, wracamy do susza. Ja jeszcze pokażemy wam miejsca, gdzie te guziki, które my znaleźliśmy i inne przedmioty, jak również przedmioty, które znalazła grupa członków Stowarzyszenia Galei, można oglądać. Jeżeli kogoś z Państwa interesuje temat Napoleona, koniecznie musi odwiedzić Kamieniec i zajechać do miejscowości Susz. Znajdujemy się pod Muzeum Regionalnym w Suszu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co zostało wykopane przez Stowarzyszenie Galea, wszystkie przedmioty, jakie zostały tam znalezione, znajdują się oto w tym muzeum. Natomiast przedmioty, które wykupujemy z ziemi podczas poszukiwań z wykrywaczem metali, z Ewelinką i z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, trafiają do Izby Historii Regionu w Suszu. Chcecie obejrzeć ciekawostki? Zapraszamy do Susza. Nie może was tutaj zabraknąć. Na dole w komentarzach znajdziecie linki do poszczególnych jednostek muzealnych. Tam można znaleźć kontakt i umówić się na zwiedzanie muzeum. No i standardowo, jak zawsze, zapraszamy was do subskrybowania naszego kanału, do łapek w górę, do komentowania. I co? Jeszcze raz dziękujemy i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Zostawcie subika, pamiętajcie, i komentarz.